Siemanko, witajcie na terenie warsztatu profesora. Zobaczcie, wszystko pozamykane, jest dzisiaj sobota, dzień wolny od pracy. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam maszynę, która najciężej pracowała w tym warsztacie, w tym sezonie. Najciężej pracowała, dawała z siebie wszystko. Przewalała to, bo wiadomo, przedsiębiorca jest zbędnym, ale przedsiębiorca nic nie robi. Właściciel taki każdej firmy, właściciel w zasadzie jest zbędnym ogniwem, które należałoby usunąć. Ten Volviaczek, zobaczcie. Co ten Volviaczek robił? On służył do odśnieżania. Patrzcie, ta skrzynia, ona służyła do odśnieżania w taki sposób, że to się opuszczało. Zbierało się do tej skrzyni śnieg, następnie się podnosiło i tutaj taką dźwignią, patrzcie, hop, i to się tak, o, muszę sobie pomóc, widzicie? I to się tak wtedy zrzucało. Oczywiście jak było podniesione, to się zrzucało i na kubkę taki śnieg się, o widzicie, się samo zapina. I tak się zgarniało, zbierałem sobie z placu. Patrzcie, tu jeszcze taka kubka śniegu. Teraz już wszystko stopniało, ale tu jeszcze została taka kubka śniegu, który jeszcze nie stopił się do końca. O tutaj. To właśnie Volviaczkiem Chris wszystko zbierał, bo inaczej to byśmy się tutaj zagrzebali w tym. Słuchajcie, żeby odpalić traktor są potrzebne dwie rzeczy. Kluczyk i pufka pod pupę, ponieważ siedzenie oryginalnie jest blaszane i można zmarznąć, wilka można dostać. Kładziemy pufkę, włączamy hebel, kluczyk do stacyjki. Dzisiaj jest ciepło, więc spróbuję bez ssania. Sprawdzamy, czy jest luz. O! Potrzebuję trochę ssania jednak. Jakoś kapryśni dzisiaj. O! To robota. Chodzi. Wody naleciało do tłumika. Bo tłumik niestety nie ma klapki. I deszcz normalnie wpada. Kochani, Volviaczek ciężko pracował w tym sezonie, także na co zasługuje? Na serwisik. Tak naprawdę po dotarciu silnika to będzie taki pierwszy serwis olejowy tej jednostki, bo pamiętacie, tutaj został zrobiony kapitalny remont, ponieważ cylindry były słabe, także on, nie wiem, pierwszy olej miał wymieniony od razu na przepłukanie, a teraz nie ma tam żadnego licznika, także nie mam pojęcia, ile roboczych godzin on zrobił. No, minęły już chyba, nie wiem, 2 lata? Ponad chyba 2 lata minęły. Także zobaczymy, co tam w ogóle dzieje się w tym silniku. Wjeżdżam do warsztatu i działamy. Słuchajcie, z tej racji, że to jest gaźnikowiec, on się brudzi, ten silnik, niestety mocno. Także strzelimy mu półkaneczkę i zobaczymy, co tam wypłynie z tego silnika. Hopsasa. O! Ho, ho, ho. Ale fajnie. Dobra. To jest taki większy szpulung, taki przemysłowy, bo mamy tutaj, to jest pół litra. Normalnie na wymianę do zwykłego silnika na jakieś 5 litrów, no to wchodzi połowa tego. Także taką puszkę można na 2 wymiany oleju wykorzystać. Ale ja nie widzę potrzeby, dlaczego miałbym się ograniczać. Dobrze, niech sobie pochodzi teraz 5 minutek. Tak wygląda olej, czyli jak widzicie, czernieje. Czernieje, no bo niestety gaźnik ma to do siebie, że tych zanieczyszczeń po prostu generuje do oleju dużo. No tak, taka natura tej maszyny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem remont tego silnika, jak wszystko w środku było zawalone i w zasadzie wszystkie te takie stare silniki gaźnikowe, jak rozbieram, to one zawsze są w środku zawalone. To tylko w nowoczesnych silnikach, które są na wtrysku, człowiek jest w stanie zrobić, żeby to nie zawalało się tak nagarem. A tutaj jest po prostu Armagedon. Także tym bardziej pukaneczka na plus. O, może paliwo się kończy, bo coś przygasa. Dobra, wjechałem, już zaraz będę kończył płukankę. Chciałbym tylko, żebyście zwrócili uwagę, jak ten silnik chodzi, jak on pracuje i jak, co tu się wydostaje z wydechu. Patrzcie, totalnie nic. Spaliny są czyste. To jest traktor z 60 roku. Ten traktor ma 60 lat. Powiedzcie mi, czy on jest nieekologiczny? Nie, trzeba produkować DPF i inne takie rzeczy. To jest, wiecie, co śmieszne, patrzcie, 60-letnia maszyna, a spalinami można się inhalować, a tu nie ma nic, to jest tylko gaźnik, który wlewa benzynę do silnika. No dobra, wiecie, ja też trochę przesadzam, ponieważ nie znam składu z tych spalin. Dużo gazów trujących jest też oczywiście bezbarwnych i bezwonnych, tak jak tlenek węgla na przykład. No co nie zmienia faktu, że spaliny są czyściutkie, ładne. Chciałbym wam jeszcze pokazać teraz, kiedy traktor pracuje na biegu jałowym. Zobaczcie, delikatnie słychać skrzynię biegów. Spójrzcie, wcisnę sprzęgło i słuchajcie. Taki szum był i teraz zniknął i uwaga, puszczę sprzęgło. Słyszycie? To jest tak naprawdę cichutki taki szmerek. Powiedziałbym, że nic złego się nie dzieje, ale mimo wszystko damy do skrzyni biegów dodatek dwusiarczek molibdenu. Dobra, jak wygląda teraz olej już po płukance? Ciemny taki w sumie jaki był, taki jest. Dobra. Gasimy sprzęt i spuszczamy olejek. Pewnie się zastanawiacie, czy to tak może być, że takie nowoczesna taka chemia do takiego starej maszyny jest wlewana. Nic mu nie będzie, nawet wręcz przeciwnie. Będzie chodził jak nowy. Dobra, zobaczmy, co tu wyleci. Au. Kurde, patrzcie, jaki czarny olej. Powiem wam szczerze, on przepracował na tym oleju. Ciężko to policzyć, ale ja obstawiam, że jakieś 100 litrów paliwa przepalił. Dobra, słuchajcie, tam ścieka sobie olej, to sobie porozmawiamy troszeczkę o tym traktorze. Czego mnie nauczyła ta renowacja? Nauczyła mnie przede wszystkim tego, że trzeba umiejętnie dobierać projekty, które się robi na danym rynku. I wzięcie takiego Volvo, teraz już wiem, w perspektywie czasu, było błędem. Jeśli ja miałem w planach to, żeby je sprzedać za jakiś czas, żeby chociaż mi się robota moja zwróciła, nie ma takiej opcji. Nie w Polsce. I też nie jest tak, że już zaraz ktoś z zagranicy tutaj przybiegnie i to kupi, bo wychodzi na to, bo też go wystawiałem na takich zagranicznych portalach. Było zerowe zainteresowanie. Także mieszkańcy zachodu chyba się trochę boją kupować od Polaczków. Mamy troszeczkę przypiętą metkę oszustów i złodziei niestety. I ciężko. Trzeba by było na tamten rynek jakoś to dostarczyć i tam na miejscu jakoś próbować sprzedawać. A być może wcale to jakiejś tam wielkiej wartości nie ma, chociaż myślę, że gdzieś w Szwecji ładnie tak odrestaurowany w oryginale traktorek, no miałby tego nabywcę. Przeanalizujmy, jak wyglądają te wszystkie zabiegi, które tutaj robiliśmy. Ja wiem, że niecały rok temu ja nagrywałem takiego vloga latem, gdzie też wam pokazywałem ten traktor. No to teraz zrobimy kolejnego, może coś się zmieniło, może nie. Słuchajcie, wszystkie elementy, które zostały ocynkowane, nawet te, które były zardzewiałe, tak jak na przykład tutaj jest taka śruba, która była mocno zardzewiała, co nie? Została ocynkowana i w tej chwili ona w ogóle nie rdzewieje. Wszystkie elementy, które są w ocynku, nie rdzewieją, nie tyka ich korozja. Elementy, które były malowane proszkowo, tam gdzie ten proszek nie jest skaleczony, też nic, żadnej korozji, nic się nie pojawia. Tutaj zobaczcie też takie elementy, które... Aha, dobra, to jest napięte, bo tutaj jest zablokowany hamulec. ale takie elementy, które naprawdę mocno były skorodowane, chociażby jakby sprężyny, czy tutaj takie łapki, zero korozji, nic tutaj się nie dzieje. Tak samo tu jakieś takie węże hydrauliczne, jakieś połączenia, czy tutaj ta miseczka na filtr powietrza, którą też w sumie zaraz sobie rozbierzemy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Tu się nic nie dzieje. Ten element wydechu, to mi się nie wydaje, żeby to był oryginał. To jest coś przerabiane, dorabiane, no i tak to sobie tutaj funkcjonuje. Kolektor, no to na pewno jest oryginalny. On był pokryty taką farbą specjalną, odporną na wysokie temperatury, znaczy farbą. To było chyba wysyłane w ogóle do ProCoat, ale tak jak widać, no wychodzi rdza. No to normalne, z kolektorami tak się dzieje. Z czego jestem bardzo zadowolony? Z farby VHT. Nie wiem, czy pamiętacie, malowałem blok VHT. I tam był VHT podkład oraz VHT baza i bezbarwny. Jest to farba VHT Flameproof. I zobaczcie, drogie jak cholera są te farby. Są bardzo drogie, kupuje się je w sprayu. I patrzcie, naprawdę wygląda to świetnie. Tu, gdzie jest nawet gorąco, tu, gdzie mamy okolice kolektora, tu, gdzie mamy okolice uszczelki pod głowicą, nic się nie dzieje, nie łuszczy, nie odpada. Ładnie błyszczy. No teraz to wiadomo, to jest brudne. Trzeba go umyć, ale jak już będzie ciepło, to wtedy zrobię mu taką porządną myjnię już po zimie. Teraz jeszcze nie jest na to czas. Także farba VHT naprawdę super się spisuje. Tutaj te elementy to akurat proszkowo malowane, a to kadłuby właśnie też, żebyście mieli pogląd na to. Widzicie, już się zaczyna różnić kolor. Bo to było malowane proszkowo, to było malowane czerwoną farbą poliuretanową. I ta farba poliuretanowa jest to farba, no wiadomo, dwuskładnikowa, bo tam baza utwardzacz. Ona była bezpośrednio na żeliwo, bezpośrednio na kadłuby położona, bez podkładu. I trzyma się dobrze, nie ma korozji, nic się nie dzieje, nie odpada, ale płowieje. I patrzcie, płowieje, ten czerwony kolor przepada. I zaczyna się robić tutaj coraz większa różnica między tymi elementami. Także tu myślę, że przybrakło jakiegoś elementu bezbarwnego lakieru. No ale wiadomo, jak to robiłem, no to założenia może były jakieś inne. Ja już nawet sam nie pamiętam, jakie ja mogłem mieć założenia 2 lata temu. Kurde, no nie wiem. Czy może to miało być tak, to miało być może budżetowo, potem poszło grubiej i tak to się zmieniało w międzyczasie. Tutaj szpilki, śruby głowicy, na nakrętki głowicy. Tu jest ciekawostka, tu mamy delikatne zapocenie takie, widzicie, taki brudny, takie syfek trochę. Delikatne zapocenie, płyn chłodzący po szpilce, po gwincie delikatnie tutaj się sączy. Jest to tak minimalny wyciek, że naprawdę ignoruję to, nie ma sensu z tym nic robić. To jest dosłownie tylko zapocone. Tutaj elementy, które były żeliwne, takie tutaj elementy układu chłodzenia, które były piaskowane i pomalowane podkładem, specjalnym podkładem do stali i zobaczcie, nie daje rady, wychodzi trochę korozja, no minimalnie, to naprawdę też nie ma tragedii. Tutaj elementy cynkowane, pompa wody nowa, ta flansza, to kółko, patrzcie, nie rdzewieje, a ono było pomalowane tylko lakierem bezbarwnym. Tutaj mamy prądnicę, ja jej nie lakierowałem, to było lakierowane w warsztacie, który regenerował te prądnice i troszeczkę wychodzi korozja, ale to powoli bardzo. Także tutaj praktycznie nic. Z tymi 6 V, to jest 6-woltowa prądnica, regulator, jestem niezadowolony. Widzicie, jak to robiłem, to uparłem się na to, żeby w oryginale zrobić, żeby było 6-woltowe zasilanie, żeby wszystko było w oryginale. To był błąd. Dlaczego? Światła są słabe. Rozrusznik kręci wolno. Ogólnie same minusy tego wszystkiego. Dużo lepiej by to wyszło, jakbym wstawił mały jakiś alternatorek, 12-woltowy mały akumulatorek i wszystko zrobię na 12 V. Dużo lepsze miałbym światła. Rozrusznik kręciłby jak szalony i układ zapłonowy też byłby silniejszy. No to działa tak jak jest. Działa, ale... mogłoby być lepiej. Układ cały ten jest kiepski. Na wolnych obrotach w ogóle ta prądnica nie ładuje, bo obroty są za wolne, więc tak naprawdę średnie obroty muszą być utrzymane, żeby ona w ogóle ładowała. Te lampeczki, to lakierowane, one były... tak, to mi mój pracownik Paweł lakierował, ponieważ on tam troszeczkę lakieruje sobie. Po godzinach to polakierował mi te lampeczki, wszystko jest pięknie. Tutaj chłodnica. Chłodnica była w 9 czy w 10 miejscach lutowana i jest perfekcja. Nic z nią się nie dzieje. Delikatnie może tutaj na jakimś zgrzewie coś tam pojawia się, jakiś zalążek korozji. Ale tak naprawdę to jest nic do wyczyszczenia, do zabezpieczenia. Jak już coś takiego będę widział, to po prostu będę wiedział, żeby go zabezpieczyć. Ale to wiosną. W układzie kierowniczym, w przedniej belce, w kołach tu się nie dzieje nic. Tu mamy oryginalne obciążniki w kołach, oryginalny przedni obciążnik. Śruba niestety uciekła, trzeba ją gdzieś znaleźć. No i tam oryginalny obciążnik, także przód jest fajnie dociążony. Mimo wszystko, jak się szybko puści sprzęgło, no obojętnie jakim biegu, to podrzuca ten przód, ponieważ jest to benzynka lekka i tyle, i skacze. Układ zapłonowy praktycznie od momentu, jak złożyłem traktor, nie dotykam go, nie robię nic, działa i tyle. Pokrywa zaworów była ocynkowana, widzicie, ona była mocno zdegradowana, to jak się przyjrzycie, to ona jest taka biedna. Ona już naprawdę zmęczona swoim wiekiem, widzicie jakie głębokie wrzery. Po ocynkowaniu spójrzcie, zero, nie pojawia się nigdzie żaden nawet zalążek korozji, jest pięknie, jest czysta. Chociaż fakt, że no wrzery, no jest porowata taka, no to może pod tym względem to jest brzydko, no ale tak poza tym jest bardzo ładnie. Tutaj też widać ładnie farbę VHT. Tutaj mamy taką grubą uszczelkę korkową. No to widać, że się trochę sączy. Ja dokręcę może te śruby. Ja też nie chcę tego na siłę, tak wiecie, wszystkiego spinać, bo to nie ma sensu walczyć o takie rzeczy. Tutaj troszeczkę jest zaolejone, mimo wszystko farba VHT nie odpada. Tu mamy takie dekle, bok silnika tutaj jest, tu mamy w jednym z dekli odmę, czyli po prostu w atmosferę rurę. Tu mamy regulator odśrodkowy obrotów i słuchajcie o co chodzi, ten regulator ja zdezaktywowałem, tu jest odkręcona śruba i gaz bezpośrednio teraz, dlatego tam jest taka sprężyna, nie ma tego regulatora. Ja bezpośrednio pedałem gazu, o tamtą dźwignią, bezpośrednio operuję gaźnikiem. Co to powoduje? Nie mam ogranicznika obrotów, mogę jechać 50 na godzinę. Ten traktor jest ultra szybki. On zapierdziela, tak jak w benzyniaku, w samochodzie ten silnik zapierdzielał, tak on w tym traktorze teraz się kręci. Kręci się wysoko i naprawdę można jechać, można przypierdzielić. Czy też na niskich biegach, jak sobie odśnieżałem, czy tam na wstecznym, czy coś, można mu dać po prostu gaz w opór, żeby czasami coś przepchnąć, żeby użyć po prostu większej siły. Super, bardzo mi się to podoba. Być może w jakichś pracach polowych typu jakaś orka czy inne tego typu sprawy to byłoby potrzebne, ale tu jest całkowicie zbędne. Także tutaj jest regulator odśrodkowy, on jakby jest w środku, ale nie używamy go. Tu jest pompa hydrauliczna. Raz mi się zdarzyło, że się delikatnie zaciął zawór w pompie i traktor zgasł, ale to dosłownie pojedynczy taki incydent. Odpaliłem potem i już wszystko było ok, także zero problemów. Tutaj mamy taką małą elektrykę, tu są bezpieczniki, tu jest klaksonik taki 6V, taki pik-pik. Tu jest taka rureczka do spuszczania oleju z układu hydraulicznego. No i cóż, tu sprzęgło, tu jest taki wziernik do ustawiania zapłonu. Prawdę mówiąc, tego zapłonu to ja nie pamiętam, czy ja go w ogóle ustawiałem, czy to nie jest złożone tak po prostu na słuch. O, tu śrubeczka jakaś kontra, trzeba ją... A w sumie nie trzeba, bo to się nie rozkręci, bo to się nie obraca. No i cóż, i tu mamy jakąś elektrykę, patrzcie, czerwony kabelek, zasilanie tylnych lampek. No specjalnie dałem czerwony, żeby był niewidzialny, że tak powiem. Także czerwony kabelek tam sobie idzie, o tutaj słynny Wago, idzie sobie po prostu do tylnych lampek. Masę mają z obudowy, z kadłuba traktora. Tutaj jest centralka, z centralką też się nic nie dzieje, też ona jest strasznie zdewastowana, zdegradowana tutaj przez czas, ale wygląda ładnie. Tutaj woda się skropliła we wskaźniku temperatury, ale myślę, że latem odparuje, reszta wszystko działa, oryginalny włącznik świateł działa, on miał tylko przeczyszczone styki, a tu mamy klakson, hehe, bardzo sympatyczny klaksonik, no i kierowniczka tutaj. Tu mamy siedzonko, żeby nie marznąć w pupę. Reszta to tak jak widzieliście już wcześniej. Te płyty, które były wyspawane. W zasadzie żadnych defektów nie zaobserwowałem. Tu od jednego z Was widzów potężne, bardzo ciężkie obciążniki. Przydałoby mi się zmienić tutaj zmienić tutaj opony, bo to jest 10 na 28, a powinno być 10,6 lub 11 z hakiem, czyli po prostu powinny być większe. I tak naprawdę ten traktor, jak stoi na równym, to przód jest trochę wyżej niż tył, bo to są za niskie opony. No ale wiecie, opony to jest taki wydatek, że nie chce mi się, szczerze mówiąc, wydawać. Kolejna sprawa odnośnie tych obciążników, one tak wystają, że trochę to jest niefajne. Jak się kręcę gdzieś w jakichś ciasnych zakamarkach, zdarza mi się przywalić obciążnikiem. Także to jest trochę niefajne, bo one, tak widzicie, mocno, dosyć mocno odstają. Ale tak poza tym fajnie jest dociążony, naprawdę. Praktycznie odśnieżałem, no to nie musiałem używać blokady, bo dobrze grzebał. Także kulik też robiłem tym traktorem. Słuchajcie, kuligiem ciągnąłem kilkanaście osób. Także bez problemu. Słuchajcie, całkiem niezłą zgraję ciągnąłem i dawał radę ten traktorek. Naprawdę nie zagrzebywał się w ogóle. No i cóż, tutaj tył. Tył jest taki zaślimaczony ze względu na to, że tu z tego układu hydraulicznego dosłownie się poci, no i tak jest zasmarkane, to trzeba po prostu umyć. Mi to, że tak powiem, nie przeszkadza w niczym, ponieważ to konserwacja taka cały czas wypływa. No i lipa te lampeczki, to mi się nie podoba. Kiedyś może się zmotywuję. Dam to do ocynku. O, patrzcie, co tu się stało. A, dobra, to tylko wosk. Dam to może do ocynku, tylko nie wiem, czy w to szkiełko się nic złego nie stanie. Drogo zapłaciłem za te lampeczki, a patrzcie, rdzewieją. No lipa. Lipa z tymi lampeczkami wyszła, ale cóż, trudno. No i tutaj jeszcze elementy rozdzielacza hydraulicznego. Rozdzielacz działa bezproblemowo, także wszystko jest ładnie, pięknie. Będzie lato, to może jeszcze się pojedzie nim do McDonalda. Wracając jeszcze do kwestii finansowych. Rynek. Takie Volvo, takie traktorek nie ma odbiorca. Nie ma odbiorcy na naszym rynku. U nas chodliwe traktory to jakieś Porsche, no i przede wszystkim Ursusy. No to Ursusy są kultowe. Taką 30, jakbym kupił jakąś zdezelowaną, zrobił to samo co tutaj, ona by się sprzedała na pniu. A niestety takie traktorki są niszowe i słabo to schodzi. No temu też one ceny mają dosyć niskie. Nie ma u nas niestety na to chętnych, chyba że sobie. Także ten traktorek, ja go nawet, wiecie, ja go nawet nie próbuję sprzedawać, nie wystawiam go nigdzie. Już jakby z tego zrezygnowałem, bo widzę, że nie ma, w ogóle nie ma odbioru, nie ma chętnych. Także sobie go po prostu zachowałem, już tak przystosowałem, pracuję od śnieża i chyba tak już zostanie po prostu z tą maszyną. A wam taka rada, że niestety Deutsche jakieś, Porszaki, Ursusy, ale już różne inne wynalazki, no to może być ciężko u nas ze znalezieniem nabywcy. Podam wam ciekawy przykład. Fordsony. Tak jak przeglądam, jestem na paru grupach na Facebooku, no to Fordsony, Majory, tak jak ja mam Major odrestaurowany, one mają obłędne ceny w Wielkiej Brytanii. Po prostu kosmos, a u nas totalnie nie mają wartości. U nas zupełnie nie mają wartości. Wystarczyłoby, wyobrażam to sobie tak, że wystarczyłoby tam zawieść, znaleźć, wystawić, znaleźć kupca i momentalnie poszedłby za jakieś obłędne, chore pieniądze, bo tam w tysiącach funtów płacą za te traktorki. Także tak. No cóż, przystępujemy do dalszych prac, zalewamy olejek, zalewamy dodatki i możemy odpalać maszynę. Zobaczcie, jak wygląda ten olej. No taki szajs trochę, patrzcie. Kurde. Brudzi się. Niestety gaźnikowiec ma to do siebie. Niestety będzie się brudził. Trzeba ten olej trochę częściej wymieniać, żeby nie dopuścić, żeby to wszystko zaszło szlamem. No i oczywiście zawsze robić półkaneczkę. Kiedyś nie mieli takich możliwości i trzeba było co robić? Remonty silnika trzeba było częściej robić po prostu. No i zapytacie teraz, jaki olej wlać do 60-letniej maszyny? Jak nie wiadomo, w katalogu znalazłem informacje takie: SAE 20, SAE 30 albo Multigrade 10W30, więc najbliższy temu dostępny u nas znalazłem 10W40 z Liqui Moly. Oczywiście wlejemy olejek, najlepszy, najsmaczniejszy dla przedszkolaków. Tu niedużo tego olejku wchodzi. Uzupełnimy tam jeszcze Damy mu cerateka, żeby to wszystko smarowało. Słuchajcie, taki olej nowoczesny względem tego, co było 60 lat temu. To jest, wiecie, to jest technologia, można powiedzieć, kosmiczna. Wtedy nie mieli takich dodatków. Tamten olej w tamtych czasach to naprawdę to była słabizna. Teraz są różne fajne dodatki. Antykorozyjne, smarujące, dyspersyjne, takie, które zbierają zanieczyszczenia wszelkiej maści i powodują, że te nagary, to wszystko jest wymywane, a nie odkłada się na ściankach. Oho, szybko się napełnia. O, dopiero poszło ciśnienie oleju. Chwilkę mu zajęło. Słuchajcie, taki olej nowoczesny to już jest dla niego kosmiczna technologia, ale takiego cerateka jak dostanie, to w ogóle on się zamieni w Ferrari. Nie, słuchajcie, myślę, że to jest wskazane przede wszystkim dlatego, że kręci się trochę wyżej, ma zdjęty ten limiter obrotów, także też ten silnik troszeczkę dostaje, że tak powiem, w tyłek bardziej. Chociaż w sumie to jest ten sam benzynowy silnik, on się niczym nie różnił. Ten sam benzynowy silnik był w osobówce, także... O, wchodzi cerateczek pyszny. Dobrze, niech ma. To od Chrisa, prezent na święta. Hehe. Ekonomiczny sprzęcik, muszę przyznać. Słuchajcie, oleju poszło... Nie oszukali. 3,5 litra. Tyle, co w katalogu napisane, tyle poszło. Ja wiem, co wy powiecie. Powiecie, Chrisie, a co z filtrem oleju? Czemu ty nie zmieniłeś filtra oleju? I tutaj, słuchajcie, ciekawostka. Nie zmieniłem filtra oleju, bo go nie ma. Nie mogę dostać filtra oleju. Jak robiłem ten traktor, robiłem remont silnika, kupiłem dwa ostatnie filtry oleju w hurtowni. W tej chwili przeszukałem, bo miałem zapisany numer tego filtra, przeszukałem wszystkie hurtownie, poszperałem w internecie, nie ma tych filtrów. Także teraz odpuszczam, bo on naprawdę niedużo zrobił, tyle, że olej się zabrudził, myślę, że tam ciał stałych żadnych nie ma, bo brokatu też w tym oleju nie było żadnego. Także odpuszczam sobie na razie, ale będę musiał pomyśleć, jeśli się te filtry się nie pojawią w najbliższym czasie do kupienia, no to będzie trzeba przerabiać po prostu. Otworzę go i coś będę dobierał. Albo dobiorę jakiś inny filtr podobnej konstrukcji, żeby tam pasował, albo będę przerabiał na zewnętrzną jakąś podstawę, albo coś przykręcanego lub jakiś inny wkład, żeby coś tam było. No, trzeba będzie w końcu wymienić ten filtr. Teraz jeszcze myślę, że będzie spoko, będzie to chodzić. Dobra, odpalmy go teraz, zobaczymy, jak on będzie chodził. Zapłon. Ale on pali, co? Na widok kluczyka. Patrzcie, chwilę zajmuje mu. O, poszło. Chwilę zajmuje mu zawsze zbudowanie tego ciśnienia. Ale nie ma jakichś problemów. Coś tam pokazuje. Zawór przelewowy też działa, bo zawsze tutaj gdzieś się zatrzymuje. Zresztą pokażę wam. O, świeży olej to dobił trochę więcej ciśnienia. Ta lampka jak świeci, to znaczy, że nie ma ładowania. Ale to taki szczegół. Sami widzicie, to po prostu jest prądnica. Trzeba mu dać trochę więcej. O, już jest. Ale ciśnienie oleju ma piękne. Ładnie chodzi. Aha! Teraz pora na skrzynię biegów jeszcze. To jest po prostu dwusiarczek molibdenu, gotowy do wlania. Oleju w skrzyni nie zmieniam na razie, no bo bez sensu, przecież to jest, ona jest bez układu hydraulicznego i nie pracowała ciężko, no tyle co on popracował, no to bez sensu, żeby wlać już mu zaraz tutaj świeży olej. No i wlejemy taki dodatek, jest to dodatek przeciwcierny. Myślę, że będzie chodzić ciszej i będzie żyć dłużej. Już w latach 60. wiedzieli, że w ten sposób będzie wlewany dodatek do tej skrzyni. Patrzcie, jak idealnie pasuje, można zostawić, nie przechyla się na boki, stabilnie. Można nawet jechać z tą puszką, tak? Tutaj. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze jeden patent, który chcę wam pokazać na tym traktorze, ale to już na koniec. Patrzcie, tu jest taka historia, że ogólnie wszystko jest ładnie, pięknie, ale jest delikatny wyciek z tego uszczelniacza. Widzicie? Odrobina, no nie ma tu jakiejś tragedii, nie jest to wszystko zażygane, ale co? Poci się. Olej z tej pochwy wycieka, tam potem jest łożysko i sobie wycieka tutaj po bębnie. Na szczęście to nie powinno się teoretycznie dostawać na szczęki, więc hamowanie jest ok, ale coś tam się dzieje, więc zrobimy patent. Wiecie, na czym to testowałem i bardzo fajnie to działało? Na aluminiowych blokach, na przykład Audi, ale nie w takim Audi, jak wam ostatnio pokazywałem, że był połamany blok, tylko w sprawnym silniku, tam gdzie po prostu nie, że leje się, wiadomo, już wiadrami i trzeba ten silnik remontować, ale tam gdzie po prostu mamy takie zapocenia, tam gdzie siedzą właśnie o-ringi, czyli uszczelnienie chłodniczki oleju, czy jakieś tam uszczelnienia między połówkami bloku, no to umówmy się, od groma jest to roboty, żeby to uszczelnić. I testowałem ten środek, likwiduje faktycznie te drobne wycieki, likwiduje. Jakoś ta guma znowu staje się elastyczna. Guma znowu staje się elastyczna i przestaje cieknąć. Tak samo wszelkie uszczelniacze. Wiadomo, uszczelniacze czasami tak degradują, że jest pęknięty. No to żaden środek nie pomoże, jeśli coś jest pęknięte. Ale jeśli problem jest tylko w tym, że coś jest stwardniałe ze szarości delikatnie, lub też czasami jest tak, że jest zabrudzone, no to jak najbardziej alternatywa dla robienia jakichś grubych, kosztownych remontów to jest taki środek. Zobaczymy, za jakiś czas będzie update'ik na pewno z Volviakiem, no to zobaczymy, czy te pochwy przestały podciekać. Kochani, dzięki za oglądanie, to już wszystko w tym odcinku. Volviaczek jest gotowy do dalszej służby, także wystawiam go znowu na podwórko, niech pada na niego deszcz. Niech pada na niego śnieg. Jemu się nic nie dzieje od takich rzeczy.